Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Prawo Boże jest wieczne, na wieki trwa Jego Słowo. Nic z tego, co zapisane na kartach Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, nie traci na swojej aktualności. Mijają wieki, przemijają pokolenia, a Słowo Boga jest ciągle aktualne. Są w Biblii takie proroctwa, które wypełniają się na naszych oczach. Są takie, których wypełnienie jeszcze oczekujemy. Zdecydowana większość proroctw biblijnych już się wypełniła. Prawo i prorocy zapowiadają Mesjasza. Słowa tych proroctw w 100% wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. To aż niebywałe, że Stary Testament z taką precyzją na kilka wieków przed narodzinami Jezusa opowiada już o Jego misji. Wszystko przemija. Ziemia i słońce także kiedyś przeminą, ale Słowo Boże będzie trwało wiecznie. Jota to najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, wygląda dosłownie jak przecinek. Jezus chce zwrócić naszą uwagę na to, że w Biblii ma wszystko swoje znaczenie, nawet przysłowiowy przecinek. Niczego nie wolno nam zlekceważyć, pominąć lub zmienić. Skoro słowo biblijne wypełniło się w życiu Jezusa, to potrzeba, aby wypełniło się także w naszym życiu. Budujmy naszą codzienność na trwałym fundamencie, na fundamencie Słowa Bożego, które jest wieczne. A wtedy spełnią się również te słowa Jezusa. Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.